Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 55. odcinek Zarychty na solo. Kontynuujemy zapowiedź sezonu 18-19, tym razem pora na Miami Heat. Powiem Wam szczerze, tak zwlekałem jak najdłużej tylko się dało, żeby nagrać tę zapowiedź, z tego względu, że no, cały czas gdzieś w powietrzu wisi ta wymiana z Minnesota Timberwolves, jeśli chodzi o Jimmy'ego Butlera. Natomiast stwierdziłem, no, kiedyś trzeba w końcu nagrać. Idę według pewnego schematu, więc jest czwartek, jest 13:30 i w końcu nagrywam ten podcast o Miami Heat. Więc jeśli chodzi o Miami Heat, to wrażenie jest takie, że mamy do czynienia z tą samą drużyną co rok temu. Kwestia tak naprawdę tylko i wyłącznie tego, czy poszczególni zawodnicy będą bardziej zdrowi, czy będą lepiej dotarci ze sobą jeszcze niż w poprzednich rozgrywkach, czy zrobią jakiś postęp indywidualnie. No i to jest gdzieś tam ten klucz dla ewentualnego rozwoju Miami Heat. Natomiast póki co za bardzo tego rozwoju nie widzę. Ale krok po kroku. Zaczynamy od trenera. Erik Spoelstra, jak dobrze liczę, mam w swoich notatkach zapisane, zaczyna już swój 11 sezon na stanowisku głównego szkoleniowca Miami Heat. Jest chyba drugim najdłużej pracującym w jednym zespole, nie licząc Grega Popowicza w tej chwili w NBA. No i Spoelstra ma za sobą oczywiście ogromne sukcesy, jak dwa tytuły mistrzowskie. Natomiast przygnęła do niego łatka takiego świetnego szkoleniowca, niestety posiadającego nie do końca dobry zespół. I oczywiście Spoelstra wydaje się, że robi więcej niż ktoś inny by zrobił z tym zespołem. Oczywiście plusem dla niego jest to, że jest wychowankiem Pata Rileya i wie tak naprawdę, czego Pat Riley od niego oczekuje. Też to działa w drugą stronę, bo Pat Riley wie, jakich zawodników pozyskiwać na rynku wolnych agentów, czy przez wymiany, czy to przez draft, i jakich graczy podrzucać do Erika Spoelstry, żeby pasowali do jego systemu gry. Także to wspólne doświadczenie już kilkunastoletnie, bo Spoelstra jest od 11 lat trenerem, ale wcześniej był asystentem, wcześniej był koordynatorem do spraw wideo, także on w tej drużynie już jest naprawdę bardzo długo, dłużej niż ktokolwiek inny. I to on tak naprawdę jest jedną z głównych postaci w tym zespole. Myślę, że nie ma co specjalnie oczekiwać czegoś nowego od Spoelstry. Jedna rzecz, nad którą wydaje mi się mógłby popracować, to jest ofensywa, bo w obronie Miami Heat są świetni, tak jak nie raz i nie dwa wcześniej. Natomiast atak jest tym, nad czym Spoelstra mógłby popracować i mam nadzieję, że powrót chociażby Deona Waitersa mu w tym pomoże. A jak nie, to rozwój takich graczy jak Josh Richardson, jak Rodney McGruder, czyli jedna z największych sensacji, może nie sensacji, pozytywnych niespodzianek preseason w Miami Heat. Jeśli chodzi o moją ocenę, no to Erik Spoelstra ma tutaj bardzo silne 4 z plusem. Jest przeze mnie uważany za jednego z najlepszych fachowców całej NBA. I nie ma tutaj co do tego dwóch zdań. A w najbliższym sezonie przekroczy piękną barierę 500 zwycięstw. Brakuje mu ich tylko 16. Ok, przechodzimy dalej. Pierwszy segment z zawodnikami to obwodowi. No i tutaj mam aż 6 zawodników wynotowanych. Oczywiście numerem 1 jest Goran Dragić. Słoweniec ma za sobą dosyć solidny sezon poprzedni, natomiast oczekiwałem trochę więcej sobie po nim, szczególnie po tym, jak grał na Eurobaskecie, wygranym przez Słowenię. Natomiast no, problem któregokolwiek zawodnika, jeśli chodzi o wybicie się w Miami Heat, jest taki, że grają bardzo szeroko wieloma zawodnikami, co przekłada się później na to, że nie ma takiego jednego, który by się jakoś specjalnie wybijał. Dragić mimo wszystko jest najlepszym strzelcem drużyny i wydaje się być przynajmniej oficjalnie największą gwiazdą w tej chwili tego zespołu. Natomiast mam wrażenie, że wciąż mógłby robić jeszcze więcej. No, takie jest moje odczucie. Natomiast też wieku się nie oszuka. Dragić jest już po 30 i to są ostatnie chwile, mam wrażenie, jego na takim poziomie. Jeżeli ten albo przyszły sezon nie spełni się w roli pierwszego zawodnika, no to Miami Heat będą chcieli poszukać kogoś innego. Zresztą tak bardzo walczą o Jimmy'ego Butlera już teraz, bo chcą się włączyć do gry o najwyższe cele, a bez tej wielkiej gwiazdy po prostu zostaną tym szaraczkiem, który wchodzi do playoffs, potrafi być niewygodny dla każdego przeciwnika, ale za wiele nie ugrywa. A Patowi Rileyowi zdecydowanie na tym nie zależy. On chce czegoś więcej. Obok Dragicza będzie grał chyba jeden z najbardziej pozytywnych zawodników poprzedniego sezonu Miami Heat, czyli Josh Richardson. Richardson, który świetnie się rozwija z sezonu na sezon. W poprzednim Spoelstra postawił przed nim zadanie nauczenia się gry na piłce, większej liczby rozegrań, większego grania z kolegami.
i Richardson bardzo dobrze sobie poradził w tym aspekcie, notował już prawie 3 asysty na mecz. Oczywiście dalej robi to, co robił wcześniej świetnie, czyli biega dobrze do kontrataków, bardzo dobrze broni, rzuca za 3 punkty, prawie 38% w poprzednim sezonie, także jest tym człowiekiem, wokół którego budowana jest niestety dla niego wymiana potencjalna z Minnesota Timberwolves, bo Wolves chcą bardzo Josha Richardsona w ramach tej wymiany, no a Heat nie powinno zależeć na tym, żeby akurat tego zawodnika u siebie zachować. Za plecami mamy, przynajmniej patrząc po tym, jak to wygląda w trakcie preseason, Tylera Johnsona, zawodnika, z którym ja mam problem, z tego względu, że on ma dosyć wysoki kontrakt, moim zdaniem nieadekwatny do tego, jakie prezentuje umiejętności. I trochę jest przez to chyba skrzywdzony, bo mamy w stosunku do niego dosyć duże oczekiwania, a on, przychodząc do Miami Heat, był kimś nieznanym, tu się wybił trochę, ale nie na tyle, żeby zarabiać takie pieniądze. I mam wrażenie, że może gdyby rzeczywiście wtedy odszedł do Brooklyn Nets, bo to oni zaoferowali mu taki kontrakt, który później Miami Heat wyrównali, to może w tych Nets by był zdecydowanie lepszym zawodnikiem. A tak to ginie gdzieś po środku tego multum zawodników o podobnych umiejętnościach. Czwartym na obwodzie jest człowiek, który ma przed sobą tournée pożegnalne, czyli Dwayne Wade. 30 już kilka dobrych lat na karku. Wciąż jeszcze potrafi, wciąż jeszcze kilka meczów wygra w tym sezonie Miami Heat, to także tego się można spodziewać, że rzuty kluczowe w końcówkach będą należały do D-Wade'a. Natomiast on wciąż będzie jakąś dziurą w defensywie, on wciąż będzie gdzieś tam zaburzał ten ruch piłką w ataku. On nie jest jakiś specjalnie świetny, ten ruch piłką, natomiast z Wade'em będzie jeszcze gorszy, no bo on lubi sobie wziąć piłkę, pokozłować, zagrać jeden na jeden. A to spowalnia grę, to sprawia, że jest ofensywa bardziej przewidywalna. I na koniec mamy jeszcze człowieka, który pokazał nam się ostatnio jako grubasek, czyli Dion Waiters, wracający powoli po kontuzji. Ma być niedługo po starcie sezonu gotowy do gry. W poprzednim sezonie zagrał tylko 30 spotkań, po czym musiał opuścić resztę rozgrywek. No, początek miał dosyć obiecujący, był co ponad 14 punktów, miał prawie 4 asysty. Wrócił znowu do słabej skuteczności za 3, bo tylko 30%, no ale gdzieś był tym graczem, który był trochę bardziej zespołowy niż Dwayne Wade, a trochę mniej miał umiejętności do gry 1 na 1 niż Dwayne Wade, czyli był takim kimś pośrednim pomiędzy Wade'em a tym, czego Spoelstra i Pat Riley oczekują od swoich zawodników. W jakiej formie Waiters wróci, to jest bardzo dobre pytanie. I czy jak bardzo będzie w stanie pomóc drużynie? Wydaje się, że powinien być w niezłej, no bo to prawda, kontrakt ma ważny na trochę dłużej, ale mimo wszystko przydałby się. Goran Dragic i Tyler Johnson mają przed sobą też ważną decyzję, bo za rok mogą stać się wolnymi agentami. Mają opcję zawodnika do podjęcia na rozgrywki 19-20 i zobaczymy, czy skorzystają. Wydaje się, że Tyler Johnson powinien przy swoim wysokim kontrakcie. Dragic, jeżeli zagra sezon na poziomie All-Star, to ja bym zrezygnował i podpisał gdzieś wysoki kontrakt, bo stać go na to. Oczywiście to zagra na niekorzyść Miami Heat, ale no cóż, Słoweniec może chcieć czegoś dla siebie. Jeśli chodzi o ocenę obwodowych, 3 z plusem. Silna, dobra grupa zawodników, ale bez fajerwerków, bez kogoś specjalnego, bez kogoś wybitnego. Także dlatego 3 z plusem, a nie wyżej. Kolejny segment, czyli skrzydłowi. Tutaj znowu mamy zatrzęsienie zawodników bardzo podobnych do siebie. Tak jak patrzę na tą listę, to tak naprawdę tylko dwóch mi się odróżnia. Mam 6, a dwóch mam takich troszeczkę innych od pozostałych. No ale po kolei. Numerem 1 wydaje się być James Johnson, czyli od zawodnik potrafiący grać od pozycji numer 1 do pozycji numer 5, bo nie ma problemu, żeby Johnson krył środkowych drużyny przeciwnej, nie ma też problemu, żeby rozgrywał. I tak naprawdę to jest taki człowiek od wszystkiego, na szczęście nie od niczego, bo akurat to było w jego przypadku przykre, natomiast Johnson wybił się w poprzednich rozgrywkach, tych 16-17, zapracował na nowy dobry kontrakt, no i teraz spija śmietankę. Nie był w poprzednim sezonie aż tak dobry jak te 2 sezony temu, natomiast wciąż był niezły, bo to było prawie 11 punktów, blisko 4 asysty, natomiast podobnie jak Waiters zanotował spory zjazd skuteczności, trafił tylko 30% swoich trójek.
Niemniej jednak jest to zawodnik bardzo przydatny, bo to jest kolejny gracz, który potrafi kreować grę i w sytuacji, kiedy Heat grają z Hassanem Whitesidem, warto jest go otaczać czterema graczami potrafiącymi coś wykreować, ale też żeby to byli cztery gracze potrafiący rzucać za trzy punkty, więc tu Johnson zdecydowanie do poprawy. Jak pokazuje preseason, jego kolegą do gry na skrzydle wydaje się być Justice Winslow, który miał niezły poprzedni sezon, chociaż wciąż jeszcze brakuje trochę do tego, co wielu wieściło w momencie, kiedy Winslow został wybrany w drafcie, że to będzie największy przechwyt tego draftu. No do tego jeszcze Winslow nie dorósł. Jeszcze nie potrafi się przebić przez ten gąszcz innych zawodników w Miami Heat. Może właśnie ten nowy sezon, który prawdopodobnie zacznie w pierwszej piątce, mu na to pozwoli. Brawa za poprzednie rozgrywki pod kątem rzutów za 3 punkty, bo poprawił swoją skuteczność do 38%, będąc jednym z najlepszych strzelców w drużynie, chyba tylko za Wayne'em Ellingtonem. Także to zdecydowanie na plus. Jeśli chodzi o zmienników, no to mamy pierwszego, który wychodzi poza ten schemat takiego gracza wielopozycyjnego. Jest to Kelly Olynyk, chociaż on też może grać czwórkę i piątkę i trójkę w sumie. Natomiast Olynyk już nie jest taki dobry w grze na piłce. Owszem, ma sporo asyst, ale te asysty nie wynikają z tego, że gra dobrze przodem do kosza, że to on będzie kozłującym w pick and rollu, tylko on raczej ucieczki za plecy. To on jest tym podającym ostatnie podanie, gdy piłka krąży po obwodzie i szuka tego jednego zawodnika zostawionego bez krycia. Więc tutaj Olynyk nabija sobie statystyki. No jest bardzo solidnym graczem, tak, nie schodzącym poniżej pewnego poziomu, ale też sufitu wyższego miał nie będzie za bardzo niż ma w tej chwili. Numer 4 to jest, tak jak wspomniałem przy Eriku Spalstrze, największe objawienie tegorocznego preseason w barwach Miami Heat. Rodney McGruder korzysta na tym, że nie gra Wayne Ellington, który jest kontuzjowany, i Rodney McGruder nawet wychodził w pierwszej piątce chyba w dwóch meczach preseason. Także wydaje się, że on będzie tym naturalnym zmiennikiem na pozycji numer 3. McGruder bardzo dobrze wjeżdża pod kosz, ma też świetny rzut za 3 punkty. On tych rzutów w poprzednim sezonie nie oddał jakoś dużo, ale trafił prawie 43%. Więc tutaj jest konkretny zawodnik, który potrafi się rozwinąć. Problem dla Heat jest oczywiście taki, że on po sezonie będzie wolnym agentem, więc jeżeli oni teraz go wypromują, no to mogą go w najbliższe lato stracić. A wygląda na to po tym preseason, że naprawdę mają kolejnego utalentowanego zawodnika, którego oszlifują po prostu w talent i w umiejętności. Numer 5 na dzisiaj to jest Wayne Ellington, chociaż wydaje się, że jeżeli on wróci do pełni zdrowia i będzie tak skuteczny jak w poprzednim sezonie, to będzie wyżej w tej układance na tej pozycji. Ellington, który w poprzednim sezonie... Ja miałem wrażenie już w pewnym momencie, że Ellington będzie skreślony przez NBA, bo on miał takie sezony kiepskie, gdzie praktycznie nic nie robił, a tymczasem w poprzednim Eric Spoelstra wymyślił na niego kilka zagrywek. Ellington zaczął biegać po obwodzie jak Kyle Korver, zaczął trafiać tak często jak Kyle Korver i prawie z taką skutecznością. W końcówce, kiedy doszedł Dwayne Wade, ten udział w ofensywie Ellingtona trochę spadł, także to był transfer z niekorzyścią konkretnie dla tego zawodnika. Natomiast wciąż to jest gracz, który trafia 39% za 3 przy ponad 7 próbach na mecz, czyli naprawdę dużo tego jest. On praktycznie nie rzuca z innych pozycji, to są tylko trójki i tak to z bliższego dystansu, jak już naprawdę jest, nie wiem, kontratak i on akurat się w nim znajdzie, albo zostanie trafiony piłką, kiedy przebiega pod koszem z jednej strony na drugą. Jest jeszcze numer 6, czyli Derrick Jones Jr., który w lidze letniej wydawało się, że jest zawodnikiem, który dostanie się do rotacji Miami Heat. Natomiast na razie dostaje niewiele minut w tym preseason. Ostatni mecz, kiedy Heat zagrali trochę bardziej rezerwowym składem, wyszedł w pierwszej piątce, natomiast wcześniej dwa mecze odpuścił. W jednym grał tylko 7 minut, więc wydaje się, że nie będzie jakimś specjalnie ważnym zawodnikiem w tej rotacji. Skrzydłowych ogólnie oceniam na trójeczkę. Taka moja nota. No i ostatni element zawodniczy, że tak powiem, podkoszowi. Mamy tutaj dwóch konkretnych graczy, którzy poniekąd się powtarzają, bo mają pewne elementy w swojej grze bardzo podobne, czyli Hassan Whiteside i Bam Adebayo. Natomiast na korzyść Whiteside'a przemawia w tej chwili doświadczenie, przemawia większą umiejętność gry z piłką w ataku, czy to przodem, czy tyłem do kosza.
i przemawiają pieniądze, które są na niego płacone, no bo jak już się tyle za niego daje, no to warto go wykorzystywać. Natomiast za Adebayo przemawiają najzwyczajniej w świecie efektywność drużyny, bo z nim w składzie Hity zdobywają więcej punktów na 100 posiadań i tracą mniej, także są bardziej efektywni. Jak zrobić ten bilans plus minus atak i obrona, to za Adebayo wychodzą Hit na 0, a z Whitesidem na minus 2,5 punktu prawie na 100 posiadań, więc to jest dosyć duża różnica. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo Whiteside był tym graczem, który był najczęściej łączony z wieloma wymianami w trakcie off-season. Ostatecznie jednak został w drużynie. Miał gdzieś tam kłócić się z Ericiem Spoelstrą czy z Patem Rileym. Takie gdzieś pojawiały się doniesienia, natomiast ostatecznie przystąpił do obozu, przystąpił do pre-season i wygląda w nim dosyć solidnie. Natomiast ja dalej jestem fanem Bama Adebayo i mam wrażenie, że z nim Miami Heat mogą osiągnąć zdecydowanie więcej, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Whiteside ma na sezon 19-20 opcję w swoim kontrakcie, którą może wykorzystać lub też nie, więc zobaczymy. Jeśli zostanie znowu odstawiany, jeżeli znowu w czwartych kwartach nie będzie grał, będzie występował Adebayo, to kto wie, czy po prostu ze zwykłej frustracji Whiteside nie będzie chciał odejść i poszukać sobie miejsca gdzieś indziej. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Jeśli chodzi o ocenę, no to ta dwójka zawodników, jest to dosyć krótkie, ale to mogą być wspomagani czy Kelly Molynykiem, czy Jamesem Johnsonem, no ja oceniam na 3 z plusem, czyli taka dosyć solidna ocena, ale jednocześnie przeciętność, która mam wrażenie jest moim hitem. To jest dobry zespół, ale jednocześnie przeciętny zespół. Do czegoś takiego większego trochę im brakuje, więc oni wciąż będą się bili o 6, 8 miejsce w konferencji, nic więcej. No i tak jak wspomniałem na początku, ostatni segment, czyli ocena ataku, obrony i tempa gry, Miami Heat w poprzednim sezonie byli dopiero na 20 miejscu w NBA, jeśli chodzi o efektywność w ataku. Zdobywali 104,5 punktu na 100 posiadań, natomiast no, oni wygrywali mecze obroną, bo byli na 7 miejscu w całej lidze w defensywie. Jednocześnie grali bardzo wolno, bo dopiero w 26 tempie, tylko 3-4 drużyny grały jeszcze wolniej niż oni. Więc to jest ich ewidentny przepis na zwyciężanie. Gramy wolno, gramy uważnie, ciasno bronimy, twardo bronimy i w ten sposób wygrywamy mecze. Okej, to tyle na teraz. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.